dzisiaj przyjmujemy, że rewolucja w pojmowaniu i opisie otaczającego nas świata dokonała się właśnie w roku 1905. A pojmowanie świata to jest właśnie fizyka. I myślę, że uświadomienie społeczeństwu o takiej właśnie roli fizyki powinno być głównym przesłaniem Światowego Roku Fizyki. Dzisiejsze sympozjum będzie poświęcone współczesnemu spojrzeniu na te 5 prac Einsteina, które, jeśli używać terminologii rewolucyjnej, wstrząsnęły światem. Ten temat będzie podzielony w ten sposób, że najpierw przedstawię, jakie były założenia tej pracy. Było ich niesłychanie mało, bo fakty znane w fizyce klasycznej, które Einstein przytacza, następnie wyprowadził to doświadczenie, tę relację przy pomocy pewnego doświadczenia myślowego, bardzo oryginalnego i obecnie niepodawanego, dlatego że wyprowadził tę relację w bardzo szczególnym przypadku. Dzisiaj w wykładach wyprowadzamy tę relację, korzystając z dynamiki relatywistycznej. Natomiast Einstein dynamiki relatywistycznej nie znał. Jeszcze nie miał w ogóle pojęcia wektora czteropędu, który dopiero wprowadził Minkowski za lat 3 po tej pracy. I ja raczej uważam, że należy mu się podziw za to, że na przykład w tej pierwszej pracy, o której mówił profesor Trautmann, udało mu się wyprowadzić wzór na transformację energii fali płaskiej, mimo że tak naprawdę wychodząc z maxwellowskich wyrażeń na tę energię. I we wstępie samym tej pracy są dwie uwagi Einsteina, mianowicie te, które są tu na czerwono wypowiedziane, że jego praca, o której mówił profesor Trautmann, opiera się na dwóch filarach. I o dziwo, wśród tych filarów nie ma w ogóle zasady stałości prędkości światła. Jest dopisek, że ta zasada wynika właśnie z tych równań i stwierdzenia, które tutaj też cytuję, które jest einsteinowskim pierwszym sformułowaniem tego, co nazywa zasadą względności. Do roku 1907 Einstein nie używał słowa teoria względności. W roku 6 to słowo wprowadził Planck, ale w innym brzmieniu, bo to nie było relativitätstheorie, a było relativtheorie. I co znaczy względna teoria, co zupełnie było jakieś takim nowo. A słowo relativitätstheorie padło dopiero w dyskusji, bardzo żywej, burzliwej dyskusji po referacie Plancka, ale to z innych zupełnie powodów, nie z powodu teorii względności. O tym później. I użył je Bucherer. A potem Einstein dopiero w odpowiedzi Ehrenfestowi na jego zarzuty posłużył się po raz pierwszy tą nazwą, ale bardzo niechętnie, bo ciągle jeszcze wszystkie prace Einsteina były zatytułowane do pewnego czasu Zasada względności. I tę zasadę względności traktował jako hipotezę, którą powinno jeszcze ciągle doświadczenie potwierdzić. Jest nieprawdą to, co się ogólnie mówi, że w roku 1905 została sformułowana teoria względności. Był dopiero rzucony pierwszy zaczyn tej teorii i nie wszyscy poza Einsteinem, i on też pewno jeszcze nie potrafił tego wysłowić, rozumieli, na czym polega dokładnie różnica. I długi czas pokutowało w literaturze powiedzenie teoria Lorentza Einsteina. Więc pierwszym wynikiem, który przeniósł z tej pracy, to był ten wzór na energię, i tutaj podkreślam słowo energia. Dlaczego? Bo normalnie w elektrodynamice mówi się o gęstości energii. Natomiast Einstein wyprowadził w tej pierwszej pracy wzór na energię, jaką w skończonym przedziale czasu wynosi fala
płaska, która rozchodzi się. I to zrobił bardzo sprytnie. Nie będę wchodził w szczegóły, ale to jest prawdziwy wzór, który można również znaleźć potem w podręczniku Landaua Lifschitza. Z tym, że Lifschitz wie, że energia to jest składowa T00, tensora energii pędu. I to wszystko można liczyć. Einstein nie wiedział, że powiedzmy te trzy wielkości, gęstość energii, wektor Poyntinga i tensor napięć Maxwella, to są jednym obiektem na przykład. On nawet nie wiedział, że pole elektryczne i magnetyczne tworzą jeden obiekt. To dla niego były dwa różne obiekty ciągle. I tutaj należy raczej dziwić się, że on mimo nieporadności takich, jak nie znał algebry liniowej i dlatego posługiwał się rachunkiem różniczkowym, który znał troszeczkę lepiej, ale też, jak wiadomo, niezbyt dobrze, że potrafił z tego gąszcza tak łatwo zauważyć wielkie rzeczy. Cechą, o której jeszcze będę mówił tutaj, jest to, że Einstein był bardzo skąpy w komentarzach do tej pracy. Dopiero tacy ludzie jak Staczel to z prostych zdań Einsteina rozwijają je w całe prace. I to również w tych pierwszych pracach. Więc z fizyki newtonowskiej te wyniki to były proste. Była ogólna zasada zachowania energii, była zasada korespondencji z mechaniką newtonowską. Nikt nie uważał, że to, co robi Einstein, jest w jakiś sposób zaprzeczeniem, i do dziś tego nie uważamy, jest zaprzeczeniem mechaniki newtonowskiej, jest tylko rozszerzeniem jej zakresu stosowalności. I wobec tego to jest tak, jakby mamy dwie mapy. Jedna mapa to jest teoria Newtona, druga mapa jest szczególna teoria względności, w której częściowo zawiera się teoria Newtona, bo cała mechanika ciała sztywnego na przykład się nie zawiera z powodów zupełnie innych. I to był problem w latach mniej więcej 10-16, który był silnie dyskutowany. Na przykład matematyk Zaremba krakowski twierdził, że teoria względności nie ma sensu, bo nie można w niej określić ciała sztywnego. Co profesor Infeld wyśmiewa w swoich pamiętnikach. Więc właśnie tego rodzaju zasady korespondencyjne na obszarze styku tych teorii są niesłychanie ważne i to Einstein od razu od początku wiedział. To doświadczenie myślowe wyglądało Einsteina w ten sposób i ono jest w notacji, ja ją trochę zmieniłem, bo tamta notacja była bardzo nieczytelna. Ja czytałem tę pracę jeszcze jako student i wtedy ledwo przez nią przebrnęłem właśnie z powodów notacji. Jest takie, mamy oś czasu, mamy dwie chwile wyróżnione, T0 i T1. I mamy pewne ciało, jak mówił Einstein, i on nie określał, co to jest to ciało. Spoczywa w układzie pewnym K, wyjściowym układzie, i rozważa również jednocześnie, jak wygląda to zdarzenie w układzie K tylda, który się porusza z tego pierwszego względem osi X ze stałą prędkością. I to ciało promieniuje w ten sposób, żeby nie było odrzutu, żeby nadal spoczywało fale elektromagnetyczne. To jest tutaj tak zaznaczone. Teraz jeśli zastosujemy ta formuła po tamtych stronie, wyglądała bez tej jednej drugiej w ten sposób, ale tutaj ono wynosi z tego ciała to promieniowanie energię jedna druga L w każdym kierunku. W tym wzorze tutaj cosinus phi, który jest kątem pomiędzy osią X i poza tym dowolnym, ale i kątem normalnym do czoła fali. Tutaj jak ta fala idzie w drugim kierunku, to mamy przesunięcie fazy w kosinusie o pi, stąd zmiana znaku. I jak teraz dodamy całkowitą energię, to ona jest dana takim po prostu wzorem. Einstein nie znał transformacji, reguły transformacyjnej na energię, to znaczy znał regułę transformacyjną na energię kinetyczną elektronu, ale on sobie zdawał sprawę, że elektron jest pewną bardzo charakterystyczną strukturą, podczas gdy ciało ma jakąś energię, to wiadomo z fizyki.
newtonowskiej, ale nie wiedział, jak są związane wartości tej energii w tym układzie. Tutaj to ciało na początku miało jakąś energię, zaczęło promieniować w pewnej chwili, tak jak na przykład atom radu promieniuje. W pewnej chwili przestało. I tutaj mamy te dwie energie i mamy ich składowe, ich wartości tych energii w tym drugim układzie i energię wypromieniowaną. I piszę prosty bilans energii. Na początku ten bilans energii, jak to od tego odejmiemy to, to musi być L, bo to zginęło. Tymczasem jak od tego odejmiemy to, to musimy otrzymać to. Teraz odejmuję od tego równania to, tylko tworzy więc ten, po lewej stronie tę różnicę, ale zamienia te dwa wyrazy rolami i otrzymuje taki wzór na tę różnicę. Ta różnica energii minus ta różnica energii, to jest właśnie dana takim wzorem. I teraz Einstein obcina, mówi, że robi przybliżenie newtonowskie. Tej strony, tego wzoru on nie napisał. On powtórzył tutaj tę samą różnicę, tylko tu po tej stronie napisał sobie to obcięcie tego szeregu. I stąd słowami wypowiedział to prawo, gdzie tutaj delta M jest różnicą pomiędzy masą tego ciała, bo w przybliżeniu newtonowskim to ta różnica energii powinna być energią kinetyczną. To znaczy on o niej tylko wiedział tyle, że to jest jakaś funkcja prędkości, która znika dla prędkości zero, plus jakaś stała, którą mówił, że wynika stąd, że te dwie energie mogą być różnie skalibrowane w tych różnych układach. Planck potem, rok później, czy półtora roku później, uważał, że tutaj jeszcze może być energia wewnętrzna i że te dwie rzeczy mogą być różne. Tutaj one się uprościły przy tworzeniu tej różnicy. Gdyby się nie uprościły, ale ponieważ nie zależą od prędkości, to położenie prędkości zero by stwierdziło, że one nie mogą być różne, te energie wewnętrzne, jeżeli one wchodzą addytywnie. To jest wszystko. No i tu się rozpętała burza, która trwa do dzisiaj, bo stwierdzono, że to jest wyprowadzenie fałszywe, że to jest wyprowadzenie pełne błędów. Poza różnymi mniej lub bardziej zbornymi wypowiedziami są trzy wypowiedzi Herberta Ivesa, Maxa Gemera i Henri Arcelieu. Książki, te dwie ostatnie pozycje są książkowe. Ives napisał pracę na ten temat. Ives po prostu pisze, że wyprowadzenie jest kompletnie błędne. Gemer pisze, że Einstein popełnił błąd, który się w średniowieczu nazywał petitio principi, co znaczy prośba o tezę. To znaczy błąd, który polegał, że żeby coś udowodnić, trzeba to coś założyć przedtem. No to błędne koło się też czasami nazywa, ale tutaj logicy średniowieczni odróżniali te dwa przypadki. Ja teraz powtórzę tu analizę, którą znalazłem w 1982 roku, opublikowaną przez tych dwóch panów. John Stachel, to już tutaj jego nazwisko padało, bo to jest główny redaktor tych pism zebranych Einsteina. On pokazuje, że to nie jest tak źle, jak oni mówią, bo już Planck mówił, że energia może zależeć od jakichś wewnętrznych parametrów, S jest tutaj całą kolekcją wewnętrznych parametrów, może zależeć w sposób nieliniowy, a poza tym zależy od prędkości. A to K, to znaczy K1 i K2 na tamtej stronie, to jest różnicą, on tutaj już odrzuca to C, bo to C można ewentualnie by tutaj zmieścić. Różnicą tych dwóch energii dla prędkości zero i dla prędkości V. Jeżeli położymy V, to jest ta sama energia, tylko dla różnych wartości prędkości. Zwracają uwagę, że to nie musi być wzór relatywistyczny, że tak naprawdę to nas interesuje, to, co się dzieje z masą tego ciała, które spoczywa na pulpicie tutaj nam i promieniuje. Chcemy wiedzieć, jaka była jego masa początkowa, a więc coś, co jest, że tak powiem, efektem nawet statycznym.
pewnym sensie, no, wyjąwszy to, że promieniowanie jest, oczywiście nie ma nic wspólnego ze statyką. I wprowadza oznaczenia. To, co przedtem było wprowadzone jako E0 i E1, to znaczy energia początkowa i końcowa po wypromieniowaniu tego ciała, to po prostu różnią się parametrami wewnętrznymi te wielkości, bo tu jest prędkość 0. Tutaj jest jakaś prędkość V. Tu jest znowu to samo, a to, co było tam, ta różnica, aha, i teraz widać, że jak V położymy równe 0, to to musi znikać. To musi znikać niezależnie, jaka to będzie funkcja, no bo to jest po prostu zbliżeniem się z tym, zatrzymanie tego układu zewnętrznego. Poza tym Staczel wskazuje na to, że tutaj to jest energią kinetyczną. Dlaczego? Bo to jest energią, tutaj teraz właśnie zamienia to myślenie o transformacji Lorentza jako o transformacji pasywnej na aktywną, która jest potrzebna, żeby ciało, które spoczywało, trzeba go pchnąć do prędkości V. A więc to jest praca, jaką trzeba wykonać, a to, jak wiadomo, z mechaniki musi być zawsze, żeby ciału nadać jakąś prędkość, energią kinetyczną. No i wtedy ta równość niebieska na tamtej stronie, którą jeszcze ludzie nie podważali, bo podważali dopiero to, co z niej wynikło, przyjmuje taką postać, gdzie tu mamy dwie funkcje prędkości, tu mamy różnicę w stanach wewnętrznych i tu mamy funkcję prędkości. Widać, że jak położymy V równa 0, to ta strona zniknie i wobec tego musi zniknąć także ta strona. I to samo będzie, jeżeli policzymy pochodną obu stron. Oni tam robią przejścia graniczne, ale to można po prostu uważać. Mamy więc równość dwóch funkcji, która jest spełniona i do której nikt się nie przyczepiał, a następnie liczy pierwszą pochodną, trzeba policzyć po obu stronach. I co to jest pierwsza pochodna energii, przynajmniej w granicy newtonowskiej, bo jak powiedziałem, to nie muszą być prędkości bardzo duże. No to będzie pęd, a dla prędkości równej 0 pęd zniknie. I również tutaj, jak to zróżniczkujemy, to po tej lewej stronie otrzymamy wielkość proporcjonalną do prędkości, która też zniknie. Natomiast jak policzymy drugą pochodną, to wtedy druga pochodna energii kinetycznej to jest masa. Więc w zależności od tego, czy to będzie tu, czy tu, to będzie masa albo cząstki na początku, albo na końcu. A więc widzimy, że właśnie z drugiej pochodnej wynika po prostu ta równość. A więc mamy równanie, które dotyczy poruszającego się, ale tu po liczeniu drugiej pochodnej i oszacowaniu tej pochodnej w początku układu prędkości musimy otrzymać taką równość statyczną. Więc wszystkie zarzuty, że to jest równość, która jest nierelatywistyczna, tylko jest przybliżeniem newtonowskim, jakieś to wszystko oczywiście tutaj upada, bo tu o tym trzeba pamiętać. Jak wygląda wczesny odbiór prac Einsteina? Przede wszystkim było trzech redaktorów Annalen der Physik. Paul Drude, który grał taką główną rolę, Max Planck i Wilhelm Wien. Wszyscy znamy te nazwiska. Gdyby to była pierwsza praca, ta praca wrześniowa, praca 1, o której mówił Trautmann, to jest duża szansa, że zgodnie z polityką, jaką prowadził Annalen der Physik, ona nigdy by się nie ukazała. Bo co robił Drude? Drude najpierw ją przeglądał i potem, jak myślał, że no, może być, to wysyłał ją albo do Plancka, albo do Wiena. Tymczasem to już była czwarta praca z serii w tym roku, więc on powiedział, o Einstein, on już opublikował nas cztery prace, dajcie to Planckowi. No i Planck wtedy, Planck to jest w ogóle również charakterologicznie godna uwagi postać. Rzeczywiście godzien podziwu człowiek ze wszystkich możliwych punktów widzenia. Planck tę pracę przyjął i jednocześnie polecił ją zreferować swojemu doktorowi,
asystentowi wtedy. Wtedy były tylko dwa stanowiska na uniwersytecie, profesora i asystenta, bo stanowisko docenta to było, docent musiał wykładać, żeby utrzymywać swoje prawo do wykładania, ale za to otrzymywał symboliczne wynagrodzenie, które by mu nie starczyło na pewno na wyżywienie. Drugim był doktorant Plancka, Kurt von Mosengeil, który niestety umarł po roku, ale napisał bardzo interesującą pracę doktorską właśnie na temat też teorii względności. W seminarium w Würzburgu referentem był doktorant jeszcze wtedy Wina, Jakub Jan Laub. To był Polak, urodził się w Rzeszowie, studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, potem przeniósł się, ponieważ to był taki uniwersytet prowincjonalny, do stolicy, do Wiednia, trochę studiował, a potem przeniósł się do Göttingi, gdzie zakończył studia i rozpoczął pracę u Wina. On cały czas publikował również w Polsce, głównie w Wiadomościach Matematycznych. Poza tym istniał polski oddział Towarzystwa Przyrodników i Lekarzy, który urządzał rocznie zjazdy. On na te zjazdy przyjeżdżał i referował swoje prace. Są jego prace, również jego praca doktorska była referowana, która była zupełnie na inny temat, bo tematem była wtórna emisja promieni katodowych pod wpływem promieni rentgena i pewne własności, który tę pracę poznał wcześniej. Najciekawsze dla nas jest to, że w Krakowie profesor August Witkowski, który był fizykiem w zasadzie eksperymentalnym, katedra jego objął katedrę po Zygmuncie Wróblewskim, ale regularnie prowadził wykłady fizyki teoretycznej, mimo że również teoretykiem był profesor Władysław Natanson. Ale sam Natanson po prostu nie mógł obsłużyć już dosyć bogatego kurikulum, jakie wtedy było tej fizyki teoretycznej. I Witkowski mu w tym pomagał. Poza tym Witkowskiego bardzo interesowały zagadnienia związane z eterem. Napisał na przykład taki artykuł o eterze w roku 1900. I jak Witkowski to przeczytał, Loria był moim nauczycielem fizyki przed lat z górą 50 we Wrocławiu. I to był starszy pan, który jakoś sobie mnie upodobał, zatrzymywał mnie na korytarzu, często zapraszał do swojego gabinetu, sadzał, pytał się, co chcę robić. Ja mu mówiłem o matematyce, on mi opowiadał, że co to jest za nonsens, że fizyk powinien się uczyć fizyki, a matematyki tylko wtedy, jak mu to jest potrzebne i ewentualnie stwarzać własną matematykę. Otóż na temat Witkowskiego powiedział tak, że jak przyszedłem we wrześniu do Krakowa, przyjechałem z wakacji, Witkowski wezwał mnie do gabinetu, przed nim leżała otwarta książka i mówi, proszę pana, narodził się nowy Kopernik. Witkowski, jeżeli te słowa później inaczej brzmią w zapisie Infelda, który też to od Lorii dostał i inaczej zupełnie, już bardzo skromnie, Loria o tym pisze w swoim artykule na temat stulecia teorii względności, ale są potwierdzone. I Loria zapoznał się z tą teorią, no więc nie wiem, czy on koloryzował, czy nie, ale bo Infeld pisze, że proszę pana, ten człowiek może stać się nowym Kopernikiem. A więc troszeczkę co innego niż mnie wtedy mówił. Ja zresztą nie we wszystko wierzyłem, co on mówi, bo między innymi uczyłem się pilnie matematyki. Więc Loria zreferował to i potem był takim adwokatem teorii względności. W roku 1907 pojechał do Wrocławia i jak stwierdził wielokrotnie i u Infelda, i ja to pamiętam, nikt na tym zjeździe Towarzystwa Przyrodników i Lekarzy Niemieckich nie słyszał o Einsteinie, co jest oczywiście nieprawda, bo już w roku 6 była dosyć burzliwa dyskusja na poprzednim zjeździe, tylko że ten zjazd odbywał się sekcjami
i oczywiście tego nie wiedzi. Jego kolegami Laurie byli Born i Ladenburg. I oni nie słyszeli, więc Laurie zaprowadził ich do biblioteki we Wrocławiu, otworzył tę pracę, Born natychmiast usiadł i zagłębił się w lekturę. To jest potwierdzone nie tylko słowami Laurie Infelda, to również potwierdza Born, bo w jego pamiętnikach, on co prawda pomylił lata, w jego pamiętnikach też pisze, że pierwszy raz zapoznał się z teorią względności, będąc we Wrocławiu na konferencji i czytając ją w bibliotece Uniwersytetu Wrocławskiego. Więc coś w tym jednak, co mi staruszek opowiadał, musi jakieś ziarno prawdy być. No niestety mój czas dobiega końca, bo jeszcze chciałem przedyskutować reakcję na pracę Einsteina w krajach przede wszystkim niemieckojęzycznych i mam tu cały spis tych prac. W roku 6 było opublikowanych 6 prac i co charakterystyczne, pierwsza praca i pierwsze cytowanie Einsteina było w pracy doświadczalnej. Znanego wówczas fizyka Bonze takiego, który od lat, od roku 1900 na każdym zjeździe trzymał, zawsze prowadził wykład na temat swoich badań. To był Walter Kaufmann, który zajmował się zależnością masy elektronu od prędkości. Tę hipotezę postawił J.J. Thomson i Walter Kaufmann właśnie pisze, że o ile teoria Abrahama i Buchera są zgodne z jego wynikami, to wtedy to z teorii Lorenza Einsteina wynikają duże odchylenia. Na to Planck wtedy zreferował swoją pracę, w której podstawił wyniki otrzymane od Kaufmana i otrzymał, że prędkość elektronu powinna być większa od prędkości światła. I wybuchła ożywiona dyskusja wtedy, już nie będę jej szczegółów tutaj referował. I właśnie, żeby móc te rachunki przeprowadzić związane z pracą Kaufmana, Planck musiał poprawić pracę Einsteina, jeżeli chodzi o błąd, jaki się znalazł w równaniach ruchu. Ale ten błąd, o tym mówił profesor Trautmann, to była tylko konsekwencja błędu Einsteina, bo Einstein po prostu źle przetransformował wyraz zmiana pędu po czasie, jeżeli masa będzie zmienna, do układu ruchomego. Zrobił tutaj dosyć kardynalny błąd, także wyprowadził złe równania i otrzymał oczywiście złą masę poprzeczną bodajże. Także to jeżeli tutaj widzę, pan dyrektor mnie popędza, to na tym skończę. No, ja mogę mówić wiele godzin, ale... Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, skończyliśmy tym samym omawianie tych 5 prac Einsteina, które zmieniły oblicze fizyki. Tak to jest zatytułowane ich zbiór, chociaż można dyskutować, na ile to jedyne te 5 prac te oblicze fizyki zmieniło. A kończąc dzisiaj, chciałem przede wszystkim podziękować wszystkim Państwu, że tak licznie i tak cierpliwie do końca tutaj z nami byliście i uczestniczyliście w tej sesji. Jeszcze otwieram dyskusję nad tymi 2 ostatnimi naszymi wykładami.